Stasiu, wstajemy. No. To kocham, lubię być aktywny, wygrywać wyścigi, trenować. Nigdy nie chciałem iść na łatwiznę. Lubię wyzwania, lubię ból. To jest jeden z najcięższych sportów. To jest sport, który kocham. Kolarzem się jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nawet jak przyjdzie już trzecia wojna światowa, to kolarz nie zginie, zawsze sobie da radę. To są mocni psychicznie ludzie. Kolarstwo kojarzy mi się tylko z przyjemnymi rzeczami. Nie lubię w kolarstwie. Zimę. Szczerze? Latających owadów. Że trzeba golić nogi. Nie chce mi się nigdy. Moje kolarskie marzenie, zostać mistrzem Polski w elicie. Chciałbym zdobyć mistrzostwo świata. Wystartować w Rio i może przywieźć medal dla banku BGŻ. Będę miał 28 lat, kiedy będzie olimpiada w Rio, więc odpowiedni wiek, żeby wygrywać. Chciałbym przede wszystkim być pomocny w ekipie. Chciałbym, żeby grupa ze mnie zadowolona była na każdym wyścigu. Chcę wycelować w BGŻ Pro League. Mamy fajną drużynę, jest dobra atmosfera. Z każdym bez wyjątku dogaduje się w sposób bardzo dobry. Nie ma tu, że jeden jedzie na trening w lewo, drugi w prawo. Każdego się szanuje jak brata. Jest bardzo przyjazna atmosfera. Każdy chce po prostu wygrywać pod tym szyldem. Jeden w danym momencie jest w dobrej formie, drugi na innym wyścigu i na pewno będziemy się na tych wszystkich wyścigach uzupełniać. Uzupełniamy się na wyścigu i poza nim też. Z każdym można by wyjść po godzinach na piwo. Wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby być niedługo potęgą.